Mam nadzieję, że trwasz na nowenie do świętego Józefa, bo już za chwilę wielkie uroczystości w tym roku świętego Józefa to bardzo ważne. Poleć się temu wielkiemu patronowi i swoje sprawy. A dzisiaj Jezus chce nas zaprosić w swojej Ewangelii do bardzo ważnej rzeczy. Trochę chyba wymagającej mimo wszystko od nas, ludzi Kościoła. Ponieważ chciałbym, żebyś skupił się, czytając, słuchając tego słowa, na tym, czym jest wspólnota. Jezus dzisiaj będzie odpowiadał o tym, że On i Ojciec w Ewangelii Jana, nie jest to łatwa Ewangelia, ale On i Ojciec jedno jesteśmy. I dlatego Bóg Ojciec oddaje sąd Synowi swojemu, żeby to On osądził ludzi. Z tymi osądami mamy jednak problem, bo gdybyśmy sądzili z tego, jak my patrzymy na drugiego człowieka, a jak patrzy na nas Bóg, pewnie te osądy by się bardzo mocno od siebie różniły, byłyby zgoła odmienne. Dlatego dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o takim jednym świadectwie, które usłyszałem. Annie Roberts to jest taka aktywistka w Stanach Zjednoczonych, która działa na rzecz kobiet, które zostały uwikłane w pornobiznesie. I ona, gdy przechodziła swoje nawrócenie wewnętrzne, powiedziała bardzo ważną rzecz, że tak jak wyglądała jej droga nawrócenia, najpierw było jej najtrudniej się modlić, bo nie znała modlitwy, nie była wychowana w takim duchu, nie czuła po prostu tego. Później, gdy przeszła ten etap, odkryła karmienie się Słowem Bożym. Chciała po prostu poznać Jezusa, czytając historię Nowego Testamentu. Ale Annie mówi, że najgorszym etapem dla niej było wejście do wspólnoty. Do wspólnoty. Bała się odrzucenia, jako była prostytutka, myślała, że wszystko ma wypisane na twarzy. Jest takie miejsce w Kościele, które bardzo mocno oddaje też to, co jest gdzieś naszym problemem. To, że my nieraz kręcimy te komentarze sprzed ołtarza, z pięknych naszych świątyń, a jest takie miejsce jak tutaj, mniej więcej to, w którym się znajdujemy, czyli przed wejściem do kościoła. Wielu ludzi nieraz nie wchodzi całe życie do kościoła. Ich rytuał religijny, przyszli do kościoła, jesteśmy, widzieliśmy, że jest Eucharystia w kościele odprawiana, ale nie doświadczyli Boga. Nawet słyszą gdzieś tutaj w głośniku, ale stoją przed murem i nic więcej się w ich życiu nie zmienia. Pewnie już wydaliśmy osąd na takich. Nieraz się zastanawiamy, co zrobić jako kapłani. Zachęcać młodzież, zagnać do tego kościoła. Chrystus jest w tym przypadku bardzo delikatny, bo jednych gdzie dokonuje cudów, uzdrowienia, jednych zaprasza na środek świątyni, innych wyprowadza poza miasto, na indywidualne spotkanie. Czy nam nie brak takiej wrażliwości? Nieraz jednak szybko wydajemy osądy, że ten jest poza kościołem, nie przejmujemy się. Notabene, jeśli byś wiedział, co zrobić, żeby zaprosić takich ludzi do kościoła, pisz w komentarzach, co zrobić, by takich ludzi, którzy może nigdy nie doświadczyli wejścia do wspólnoty, do kościoła. Szczęść Boże. Nie doświadczyli tej wspólnoty bycia w kościele. Może to od nas jest jakieś takie zadanie jeszcze w tym czasie Wielkiego Postu, żeby popatrzeć, co możemy zrobić. A na pewno możliwości mamy wielkie.